czwarty, niespełna 7 punktów odjętych będzie miał Aalto. 91 metrów, 11 lokata fina. Tomasz Turnbichler, austriacki trener polskiej kadry, a skoczkiem oczekującym na swoją próbę Kamil Stoch. Tylko 94 metry, aby prowadzić, no bo na dole w tym momencie zawiewa lekko z tyłu. Na razie jest dobry wiatr, Kamil z niego korzysta. No i to jest niezły skok. Odjęcie punktowe będzie nieznaczne, 3,5 punktu. Odległość 93 metry, jest Kamil na miejscu czwartym. Zniszczą Zogradzki, Schmidt i czwarta pozycja Kamila Stocha. Tak, nieźle to wygląda, a teraz kolejni nasi zawodnicy, jeden po drugim. Dawid Kubacki już czeka na zielone światło. Czeka także Tomasz Turnbichler, aby wystartować swojego podopiecznego. No a zaraz po Dawidzie wczorajszy jubilat, 37-latek Piotr Żyła. Dawid Kubacki, 3 lata młodszy, 12 marca skończy 34 lata. Ten wiatr teraz z przodu jakby trochę zbyt mocny, wykraczający poza korytarz, bo też trochę zmienił kierunek i zawiewa nie tylko pod narty, ale też niebezpiecznie zawiewa z boku. Teraz jakby to się poprawiło, ten wiatr się ustabilizował, no i mamy zielone światło dla Polaka. No a zatem zobaczmy, jak w tych warunkach poradzi sobie Dawid, 14 wczoraj w kwalifikacjach. No stabilnie w locie, bardzo poprawnie technicznie. Wylądował telemarkiem, tak aby sobie przećwiczyć ten element. Odległość 94 metry. Niespełna 0,9 metra na sekundę pod narty. Teraz korekta jednak. Metr, a nie, to już dla Piotra Żyły się zmienił wiatr. A Dawidowi Kubackiemu zaliczone te 0,9. Ale jest już Piotrek. Jest Piotr, no trzeba skoczyć 96 metrów, aby prowadzić. Jest już nisko nad zeskokiem, ale brawo, brawo. Wyraźnie za punktem K ląduje Piotr Żyła. Wiało metry na sekundę pod narty, tak? Po uśrednieniu. Odległość 99 metrów i Piotr Żyła obejmuje prowadzenie w serii próbnej. Wyprzedza.